Po raz ostatni w tym roku hala w Brodnicy gościła obozowiczów Draft Campu. 31. edycja przeszła do historii. Przed Wami skrót finałowego meczu. Philadelphia vs. Houston. Drużyna Filadelfii przegrała w całym sezonie tylko jedno spotkanie i z bilansem 6 zwycięstw i jednej porażki pewnie weszli do fazy playoffs z pierwszego miejsca tabeli. W zasadzie byli pewni tego miejsca tuż przed rozpoczęciem ostatniej kolejki, więc trener Marcin Waśkiewicz dał nieco odpoczynku swoim najlepszym zawodnikom. W meczu półfinałowym pokonali Los Angeles i już czekali na drugiego finalistę, czyli na Houston. Drużynę, która na papierze wyglądała bardzo mocno, ale chwilowy zastój w środku sezonu, gdzie zaliczyli dwie porażki z Filadelfią i Cleveland, zafundował im ostatecznie trzecie miejsce w tabeli. Z tego względu musieli wywalczyć awans, począwszy od ćwierćfinałów. Wpierw pokonali Miami, następnie zrewanżowali się Cleveland i w ten sposób obie drużyny spotkały się w finale. I tu taka ciekawostka, był to pojedynek dwóch najbardziej utytułowanych trenerów w historii Draft Camp. Pierwszą kwartę przejął Łukasz Lipiński, zdobywając w tej części meczu 10 punktów i Filadelfia wyszła na 5-punktowe prowadzenie. Lipiński, świetne podanie, odratował się z tej sytuacji, mamy rzut za 3, Filadelfia wychodzi na coraz wyższe prowadzenie. Rzut za 3 nie wpada, ale mamy zbiórkę w ataku i dobitka, piłka wpada. Houston tracą już 12 punktów, Piotr Droś, wejście pod kosz, dobrze nabrał fejkiem, trafia piłkę, trochę zatańczyła na tej obręczy, ale są punkty i w tym momencie Filadelfia wychodzi na najwyższe prowadzenie w całym meczu, 15 punktów. Franciszek Mariat mija swojego obrońcę i trafia floater, 10 punktów przewagi Filadelfii. Rzut osobisty nie wpada, mamy zbiórkę w ataku, Piotr Droś dobija. Ale Filadelfia wciąż bezpiecznie prowadzi. Mamy tutaj prosty layup w kontrataku i piękne podanie Michała Pyzika. Znalazł tutaj Damiana Sypniewskiego. Są 2 punkty spod kosza. 36-23 i akcja spod kosza. Adrian Duszyński. Piłka wpada. I co tu się stanęło? Damian Sypniewski ściął pod kosz. Nikt tego nie zauważył. Proste podanie od Wojciecha Kaniewskiego. Rzut za 3. Papuccino! Prosto w twarz lidera przeciwników i mamy właśnie Damian Sypniewski. W tej akcji otrzymuje czapę, ale w następnej akcji, na początku czwartej kwarty, już się zreflektował. Agresywne wejście pod kosz, akcja 2+1. Houston goni przeciwników, to jest ostatnia kwarta, więc ostatni dzwonek, żeby cokolwiek z tym zrobić. Rzut z pół dystansu wpada, Damian Sypniewski po crossoverze wchodzi pod kosz i mamy kolejne 2 punkty dla Filadelfii. I w tej akcji trójka Franciszka Mariata. Gdzie jest obrona? Ładne rozbicie, pyk! I przewaga stopniała już tylko do 3 punktów, ale Filip Pniewski, tutaj ładny spin move, zatańczył z obrońcą, 45-40 dla Filadelfii. I Houston, dobre wejście pod kosz, znowu tylko 3 punkty przewagi. Franciszek Mariat wchodzi pod kosz i jeszcze wymusza faul, zrobił to jak Steve Nash. 45-45, mamy tutaj remis, lewa rączka siedzi, trzeba umieć lewą rączką. 47-45, gramy kosz za kosz, kolejny remis. Końcówka meczu była bardzo emocjonująca. Łukasz Lipiński za 2 i w kolejnej akcji Franciszek Mariat robi dosłownie to samo. Wejście pod kosz, kolejny remis i tak to właśnie od tego momentu wyglądało. Kosz za kosz. Damian Sypniewski nabrał na pump fake'a obrońcę. Trafia. W kolejnej akcji Adrian Duszyński otrzymuje dobre podanie i trafia nad dwoma obrońcami. Po 52, 20 sekund przed końcem, Damian Sypniewski, lider przeciwników, trafia spod kosza i mamy już 54-52, rzuty osobiste i Damian Sypniewski przypieczętował to zwycięstwo. Filadelfia wygrywa 31. Draft Camp 58-53. Damian Sypniewski, 10 punktów w czwartej kwarcie i łącznie zdobył ich 23 oraz dołożył też 5 zbiórek i tym właśnie występem przypieczętował tytuł MVP Campu. Gala rozdania nagród jest zawsze bardzo przyjemna pod koniec Draft Campów, więc przypomnijmy, kto zdobył jaką statuetkę na tym obozie. Najlepszym graczem podkoszowym został Piotr Droś z Houston, a jego kolega z drużyny, Franciszek Mariat, otrzymał statuetkę MIP. Najlepiej punktującym zostaje Bartłomiej Młynarczyk z Los Angeles, a najlepszym obrońcą Adam Anusewicz z Cleveland. Najlepszym rozgrywającym zostaje Tymoteusz Solarczyk z Cleveland, a najbardziej wszechstronnym graczem kampu zostaje Wiktor Raczka z Houston. MVP wędruje w ręce Damiana Sypniewskiego z Filadelfii.
I jeszcze dodatkowa nagroda z inicjatywy samych uczestników. MVP publiczności zostaje Franciszek Kwiatkowski. Dziękujemy za emocje oraz wspólną grę w koszykówkę. Mamy nadzieję, że widzimy się na kolejnych draft campach.